Cześć, nazywam się Marta Chowańska i z przyjemnością zostanę Twoją wirtualną wizażystką. W tym krótkim filmiku pokażę Ci 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fantastycznych konturówek do ust, które są hipertrwałe, mają piękne odcienie i dają efekt permanentnych ust. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewnymi siebie, bardziej przedsiębiorczymi. Dobieram programy pielęgnacyjne szyte na miarę potrzeb Twoich skóry. Uczę, jak wykonać piękny, efektowny makijaż samodzielnie, tak żeby w 5 minut wyglądać jak milion dolarów. Oraz rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay i pomagam kobietom zarabiać pieniądze i budować biznes na ponadczasowych wartościach, takich jak wiara, rodzina, kariera. Moje drogie, dzisiaj kolory na usta i pomadek, szminek, błyszczyków, lakierów do ust mamy tysiące, ale pamiętaj o takim produkcie, którym jest konturówka, niepozornym produkcie, który może całkowicie zmienić charakter Twojego makijażu, kształt Twoich ust i zapewnić Ci najlepszą trwałość, także Twoja pomadka będzie po prostu trzymała się cały dzień. Co więcej, konturówkę możesz również używać samodzielnie, bez pomadki, jako produkt jedyny, który też będzie wykazywał się wtedy wyjątkową trwałością i przepięknie ozdobi Twoje usta wybranym przez Ciebie kolorem. Dzisiaj mam dla Ciebie 6 moich ulubionych konturówek, 6 moich ulubionych kolorów. Zapraszam na prezentację każdego z nich. Pierwszy, najjaśniejszy z kolorów nazywa się Light Nude i jest to kolor imitujący naturalny odcień ust. Bardzo delikatny, bardzo subtelny, możesz nim z łatwością powiększyć usta i skorygować ich kształt. Zobacz sama, jak pięknie wygląda. Praktycznie nie widać różnicy między kolorem tej konturówki a konturem moich ust, więc można go naprawdę ładnie powiększyć. Natomiast jeśli nałożysz na całe usta, delikatnie je rozjaśnisz. I gotowe, przed Tobą odcień Light Nude. Kolejny odcień, nieco ciemniejszy, nazywa się Medium Nude i będzie idealny dla fanek ust w stylu Kim Kardashian, takich pełnych, powiększonych, nawet z takim delikatnym efektem, gdzie kontur jest ciemniejszy od środka ust, więc można sobie nim zrobić piękne ombre. Zobacz sama. Każda z tych konturówek daje aksamitne, matowe wykończenie, a poziom krycia można stopniować. Ważne, żeby w trakcie nakładania rozcierać pigment na ustach, bo wtedy on pięknie wtapia się w nasze wargi i powoduje, że makijaż jest jeszcze trwalszy. Gotowe, oto odcień Medium Nude nałożony delikatnie jedną warstwą. Zobacz, taki odcień brudnego, ciemnego brązu. Coś pięknego. Coś pięknego. Pięknie też wygląda w połączeniu z bezbarwnym błyszczykiem. Pokażę Ci jeszcze, jak będzie wyglądał, kiedy nałożysz go dużo więcej. I tutaj wersja przyciemniona dla fanek pięknie i mocno podkreślonych ust, ale w neutralnym, naturalnym odcieniu. Zwróć uwagę, jak pigmenty zawarte w tych konturówkach niesamowicie rozświetlają uśmiech i wybielają zęby. I to dotyczy każdego z kolorów. I lecimy dalej. Następny kolor to konturówka w odcieniu koral dla fanek takich brzoskwiniowych, aksamitnych, koralowych ust. Bardzo odświeżająca, bardzo subtelna. Tak wygląda koral, gdy pokryjesz nią dokładnie całe usta. Nawet te jasne kolory cechują się naprawdę fantastycznym kryciem. Co więcej, konsystencja tych konturówek jest niesamowicie mięciutka i bardzo łatwo i szybko się rozprowadza. Warto też zwrócić uwagę, że ta aksamitna konsystencja kompletnie nie skleja ust. Kolejny odcień to Rose, czyli kolor takiego ciemnego, eleganckiego, brudnego różu. W
bardzo przypomina opakowanie mojego lusterka, ten kolor. I mamy Rose. To, co jest genialne w tych konturówkach, to że w nakrętce jest ukryta temperówka. Temperówka, którą możesz zawsze zaostrzyć końcówkę, jeśli chciałabyś namalować bardziej precyzyjną linię. Odcień Rose. Cudeńko. I przechodzimy do klasyki gatunku, czyli czerwieni. Idealnie dopasowana, nierozmazująca się czerwona konturówka. To jest produkt na wagę złota. I już pokazuję Ci, jak wygląda odcień, który nazywa się Red. No i kochane, nie mam pytań. Nie mieć tej konturówki w swojej kolekcji, to jak nigdy w życiu nie spróbować czekolady. Jest przepiękna. I ostatni kolor w kolekcji, kolor Berry, dla kobiet, które zastanawiają się, czy istnieje idealny odcień bordo na ustach. Odcień Berry najciemniejszy w kolekcji już pokazuję. Uwielbiam ją łączyć z nudziakowymi pomadkami. No i proszę, kochane, mamy tutaj prawdziwą Berry Berry Lady. To już ostatni kolor, więc napisz w komentarzu poniżej, który podobał Ci się najbardziej. Oczywiście te kolory można łączyć, mieszać ze sobą, jak i również łączyć je z najróżniejszymi błyszczykami i pomadkami. Łatwo zgadnąć, że do jasnych, nudziakowych pomadek będą pasowały odcienie Light Nude i Medium Nude, do tych o cieplejszym koralowym odcieniu odcień Coral. Wszystkie odcienie różu będą się pięknie łączyły z odcieniem Rose, czerwieni z odcieniem Red, a Berry idealnie stopi się z pomadkami bordowymi. Natomiast zachęcam Cię do eksperymentów i łączenia różnych odcieni pomadek z różnymi odcieniami konturówek, tak żebyś mogła uzyskać swój absolutnie unikalny efekt. Chcę Ci jeszcze pokazać wszystkie kolory od początku. Light Nude, Medium Nude, Coral, Rose, Red i Berry i pokazać niesamowitą rzecz. Te konturówki przy pocieraniu są po prostu nie do zdarcia, są niezmywalne i tak samo będzie na ustach. Są super trwałe. Jedyny sposób, żeby je zmyć, to użycie naszego beztłuszczowego płynu do makijażu, który zmywa produkt jednym ruchem. Bez pocierania. Zobaczcie, że one potrzebują chwili, żeby się rozpuścić, ale ten produkt przepięknie zmyje Twój makijaż ust, przy tym te konturówki nie wysuszają ust. Pięknie się trzymają, jeśli jeszcze nie masz swojego doradcy Piękna Amerykę i potrzebujesz dobrać kolory dla siebie, to serdecznie zapraszam Cię na brief, tam pomogę Ci dopasować jedną, dwie, może trzy, a może wszystkie pięć najlepszych konturówek. Zapraszam Cię serdecznie, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że mnie oglądasz, zachęcam do subskrypcji kanału na YouTubie Marta Chowańska, do zostawiania lajków i komentarzy na fanpage'u Marta Chowańska Makeup Charm oraz do obserwowania Instagrama marta.chowanska, bo wszędzie tam dodaję inspirujące treści dla Ciebie, żebyś mogła wyglądać pięknie i cieszyć się tym pięknem każdego dnia. Dziękuję, że byłaś, dziękuję, że oglądałaś. Zapraszam na kolejne odcinki w każdy wtorek o 18:00, a tymczasem ściskam Cię, pozdrawiam, całuję, a jeśli masz jakiekolwiek pytania kosmetyczne i nie tylko, po prostu napisz do mnie wiadomość prywatną, będzie mi bardzo miło. Moje filmy nie są też w żaden sposób reklamowane ani sponsorowane, nie korzystam z tego rodzaju płatnych reklam, dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli znalazłaś tu wartość, spodobały Ci się treści, które tworzę, jeśli udostępnisz, polecisz, podajesz dalej, tak żeby jak najwięcej kobiet mogło zainspirować się do tego, żeby dbać o siebie w sposób świadomy i żeby poprawiać sobie humor, chociażby pięknym makijażem. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Zmywanie jest najlepszym etapem. Tak, to jest efekt. Znalazłam słoiczek dżemu.
wiśniowego. Ktoś chce? Komuś dżemik?